Magdalena Kowalczyk, rozmowa o. Ponieważ nie milkną echa kontrowersyjnej sprawy leczenia suczki Hanki w Tomaszowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, postanowiliśmy do programu zaprosić osobę najbardziej związaną z tym tematem, lekarza weterynarii, pana doktora Macieja Kejnę. Witamy serdecznie. Kłaniam się. Panie doktorze, jak pan się do tej sprawy, do tego tematu odniesie, bo Polacy mają to do siebie, że znają się na polityce, na medycynie, są ekspertami wiedzy wszelakiej. Tak, już zauważyłem, że moje grube niedociągnięcie zostały poprawione w internecie. Wolontariusze to skomentowali dosadnie. Suczka była operowana w zakresie szerszym niż zwykła sterylizacja. To była sterylizacja łączona z mastektomią. Mastektomią jednostronną całkowitą. Z drugiej strony wyłuszczony był guz z ostatniego sutka, więc rana była szersza i zaszyta. Po czym po kilku dniach pojawiła się infekcja i martwica. Martwica, jak to ma do siebie, odpada. Jak ciało obce, pojawił się duży ubytek skóry, na który wolontariusze zareagowali histerycznie, twierdząc, że pies cierpi i dzieje mu się krzywda. Pies cierpi jak każdy pies po operacji, dlatego że ma świeżą ranę. Natomiast jej charakter nie ma wpływu na to, czy jest tam dziura, czy to jest połączone. Wygląda to okropnie, goi się przez ziarninowanie dużo dłużej niż normalna rana łączona przez rychły wzrost. Wszystko zależy od wielu czynników. Ma tu wpływ zarówno jej wiek podeszły, który powoduje dużo słabsze gojenie tkanek. Ja łączę jedynie skórę, ja nie sklejam tych komórek, one ze sobą dopiero migrują, tam następuje naciek zapalny. To jest cały skomplikowany proces, na którym wiele osób profesury zrobiło, dlatego że to jest mocno skomplikowana rzecz. Nie można pod jeden mianownik wprowadzać wszystko, co się nazywa chirurgią. Druga rzecz to jest rozległość fizyczna. Halka jest to suka owczarka niemieckiego, to znaczy, że jest rana większa niż u psa mniejszego. Martwica wyskoczyła w pachwinie, czyli w miejscu, które się ulega ciągłym naprężeniom, ponieważ pies krocząc, kłócając do załatwiania się, kładąc się, rozciąga skórę. Nie ma możliwości, żeby tam tak duży ubytek zagoił się poprzez rychłozrost. Widziałem ostatnio w internecie zdjęcia halki, która jest teraz leczona. Nadal jest to dziura. Tyle, że ograniczona, tak, zmniejszona. Tak, to miało być wykonane. Założone jakieś szwy sytuacyjne, ograniczenie lizania, które spowodowało zakażenie. Tak, ona się rozlizała ewidentnie. Praktycznie to jest wszystko. Gojenie będzie trwało jakieś 2-3 tygodnie. Nie ona pierwsza. Panie doktorze, proszę przybliżyć wszystkim widzom programu, jak długie doświadczenie jest pana w tym zawodzie? Dyplom zdobyłem w 2000 roku, nie, w 98 roku. W 2000 roku zacząłem pracę w Tomaszowie, wcześniej pracowałem w Warszawie. Praktycznie od 98 roku mam do czynienia z chirurgią. Nie jestem specjalistą chirurgii, to znaczy, że nie zrobiłem specjalizacji chirurgii, nie byłem na studiach specjalizacyjnych. Natomiast wszystkie zabiegi chirurgii miękkiej nie są mi obce. Nie mam obaw co do takiego rodzaju zabiegów. I mastektomia jest jedną z właściwie standardowych zabiegów, dość często wykonywanych. To nie jest jakaś rzadka sytuacja dla mnie. A jakieś skrajne przypadki w pana praktyce? Tak szczerze mówiąc, to
każdy przypadek może być inaczej rozpatrywany, bo wiele sytuacji jest od wielu czynników uzależnionych. Przecież rany, psy sobie rozlizują rany również nie w schronisku, ale u właścicieli prywatnych. Pies jest najnormalniej w świecie poirytowany. Zresztą różny jest próg bólowy. No, my też różnie reagujemy. Jeden się poparzy i płacze, a drugi poparzy i leci się ochłodzić, bo jest wytrzymały na ból. Z psami jest podobnie. Nie, są psy histeryczne i psy posiadające wysoki próg bólowy, które powodują, że one są po prostu zamrożone, sztywne i rozglądają się tylko naokoło oczami, nie robiąc z tego powodu żadnych histerii. Tak naprawdę to każdy przypadek jest inny. Bardzo brzydkie, spektakularne przypadki chirurgiczne to są przypadki po pogryzieniach albo wypadkach komunikacyjnych. Miałem kiedyś oskalpowanego przez pociąg Pekińczyka, który przyszedł ze skórą zdartą do połowy ciała od uszu. Na początku roku tego w schronisku był pogryziony pies, którego pogryzienie po kilku dniach rozlało się tak, że właściwie pół tyłka miał wielkiego ropnia, który tam mocno go toczył i również goił się przez ziarninowanie. To każda sytuacja jest inna. Założę się, że Halka już w tej chwili antybiotyku nie dostaje, tylko jest to rana płukana. Nie jest stosowane nic przeciwko zakażeniu. No, może jeszcze parę dni. To może jeszcze do tego tematu sterylizacji, panie doktorze. W jakich przypadkach wykonywane jest? W jakim wieku u psa? Jakie są wady i zalety tego zabiegu? A jeszcze jednej rzeczy o Halce nie powiedziałem. Odpowiadając na pytanie. Sterylizację wykonujemy u psów dorosłych. Psa dorosłego uznajemy, kiedy pojawia się pierwszy okres rujowy, cieczka. U małych piesków to jest nawet pół roku, u większych 9-12 miesięcy. Wykonuje się to w kilku celach. Po pierwsze zabezpieczenie przed niepożądnymi ciążami, czy ta forma radykalnej antykoncepcji. Poza tym osiągnięcie takiego efektu profilaktyki przeciwnowotworowej, dlatego że wykonanie wczesnej sterylizacji zabezpiecza suki przed nowotworzeniem sutków, nowotworów sutków w 50%. To jest bardzo wysoki odsetek. O to warto powalczyć. Ludzie zwykle chcą dopuścić psa, niech sobie ma tą pierwszą ciążę, niech tam pozna macierzyństwo. To nie jest psychika człowieka, który myśli o tym, że ja bym chciał mieć dziecko i zobaczyć, jak moje latorośle dorasta, a potem idzie i zdobywa szlify jakieś na studiach, czy zaczyna się usamodzielniać. To jest zupełnie inna sytuacja i myślę, że nie warto o tym deliberować. Natomiast jeżeli chodzi o Halkę, Halki sterylizacja, poza tym, że mastektomia była z powodów nowotworowych, choroby nowotworowej, ona miała również zwyrodnienia na jajnikach, były cysty jajnikowe wielkości winogron. To jest bolesna dolegliwość i miała zwyrodnienia stan nowotworowy macicy, naciek nowotworowy na macicy. To znaczy, że ta operacja była niezbędna. Można było jej nie wykonywać i zostawić ją w cierpieniu na pewno i w zagrożeniu życia na pewno do tam ostatnich dni. Halka była kilka miesięcy w tomaszowskim schronisku. Kilka razy odkładana była jej operacja z różnych przyczyn. W pewnym momencie pojawiła się cieczka, też jest to czas, kiedy nie można wykonywać zabiegu. I odczekaliśmy moment, odseparowaliśmy ją w schronisku po to, żeby została odseparowana. Ja nie brałem w tym udziału, tylko sugerowałem. Po to, żeby była możliwość już przygotowania miejsca dla niej. Po to, żeby miała miejsce w schronisku, jakimś tam swój boks pojedynczy na przebywanie po operacji.
Operacja się odbyła, pies się niestety rozlizał, co nie jest dużym zdziwieniem. Ona była zabezpieczona, miała ubranko pooperacyjne, ale ona je rozszarpała. No, tak się może zdarzyć. No, po prostu trzeba cierpliwie dbać o to, żeby zabezpieczać ją. Ona dzisiaj też jest w ubranku i w kołnierzu. I życzymy jej zdrowia. Panie doktorze, w jakich sytuacjach, przypadkach jest niewskazana sterylizacja? Czy są takie w ogóle przypadki? Szczerze mówiąc, nie przychodzą mi w tej chwili do głowy zaskakujące pytanie, dlaczego nie sterylizować. Dlatego, że może jakieś wady tej sterylizacji, czy w ogóle istnieją jakieś wady? Jest to radykalna i nieodwracalna metoda antykoncepcji. Jeżeli komuś się odwidzi i chciałby, żeby jego suczka urodziła, to tego już nie będzie. Jednym z powikłań sterylizacji, nie mówiąc o zagrożeniu narkozą, zakażeniem pooperacyjnym, powstaje rana chirurgiczna, która może się zainfekować, tak jak u Halki, to przepukliną, która może powstać, ponieważ puściły szwy, bądź puściły tkanki, które były łączone szwami i nitka trzyma się sama siebie. Powikłaniem po sterylizacji często, w jakimś tam procencie, zdaje się, to jest tam kilka procent, jest nietrzymanie moczu u suk. To znaczy suka popuszcza bezwiednie, kapie z niej mocz. I to jest przyczyna niewydolności zwieracza pęcherza, który jest częściowo sterowany przez hormony estrogenne, przez estrogeny. I suplementuje się to wówczas preparatami, które mają działanie pobudzające tą czynność. To porozmawiajmy o Pana pracy ogólnie. Panie doktorze, jak dbać o swojego pupila w domu, żeby mu jak najlepsze warunki stworzyć? Tak jak ludzie, psy mają różne potrzeby. Są różne rasy, są psy, które potrzebują dużo ruchu, są takie, które potrzebują dużo pieszczot. Generalnie pies ma być szczęśliwy. Nie ma jednej recepty na szczęście dla człowieka, tak jak i dla psa. Myślę, że to trzeba wyczuć. Wolontariusze w gruncie rzeczy mają dobre chęci, tylko w przypadku tej sytuacji każdy zamiast myśleć o dobru Halki, kręci na tym własne interesy. Jak widać na wpisach facebookowych, czy jakiś tam na forum naszego Tomaszowa, które się bardzo mocno rozbujało. Każdy wpis, poza wpisami jakichś ludzi niezależnych z zagranicy, z całej Polski, kręci się wokół swojego ogonka. Ta pani pisze o tym, tamta pani pisze o tamtym, a takie towarzystwo ogłasza się, że nasze stanowisko jest takie, a takie. To nie jest, to jest wszystko przyczynek do tego, żeby swoje interesy, swoje potrzeby spełnić. Wybieramy psa do domu. Czym się musimy kierować? No, musi nastąpić jakaś chemia między psem a nami. Musimy się polubić. Czasem duże problemy mają psy, które są zamknięte w sobie, wycofane, zastraszone albo z ciężką historią emocjonalną. Takich psów jest wiele. Jest kilka, może kilkanaście psów w schronisku, które się tam urodziły bądź są od młodości i tam tkwią już od kilku lat. On nie zna innego środowiska, nie widział samochodu, znaczy nie jechał w samochodzie być może, albo jechał gdzieś tam do lekarza i to wszystko kiedyś. Nie wie, co to jest ruch uliczny, co to jest blok, jak wygląda mieszkanie. On będzie miał problemy z czystością, dlatego że załatwia się w boksie, czyli tam, gdzie żyje. To jest dużo trudniejsze, żeby takiego psa wychować. Za adopcję takich psiaków pełny szacunek. Naprawdę, jeżeli ktoś chce popracować, to jest praca dla wolontariatu, którzy powinni się właśnie takimi psami, socjalizacją takich psów przede wszystkim zajmować. Abstrahując od schroniska, panie doktorze, jak żywić swojego pupila? Co powinien jeść? Bo psy, tak jak i ludzie, mają swoje gusta, prawda? Tak.
nie można powiedzieć, polecić jednej karmy, że tylko Whiskas dla mojego kota, albo tylko Royal Canin, czy jedna, czy druga karma. Dlatego, że one to są karmy o jednym smaku. Skazać psa czy kota na karmę o jednym smaku jest, wydaje mi się, jednak trochę bezduszne, to trochę pójściem na skróty. Kupuję karmę i mam z głowy temat karmienia. Czasem warto rzucić jakiś kąsek. Zresztą psy, koty to są myśliwi, to są zwierzęta mięsożerne, które polują na różne rodzaje, polowały w warunkach, kiedy były dzikimi zwierzętami, na różne rodzaje ofiar, i nie można powiedzieć, że to zawsze były jaszczurki zielonookie. No. To karmienie to jest kwestia upodobań u psów. Na pewno jest lista z produktów zakazanych dla zwierząt, dla psów osobno, dla kotów osobno. Należy się tego pilnować, tej zasady, że nie stosujemy cebuli, winogron, przypraw wszelkich, prawda? Tak, przypraw, resztek, dlatego, że nie dojada wyrzucić. Po człowieku, prawda? Nie powinien. Tak, pies to nie chlew. Pies to zwierzę, które owszem, no zje te resztki, tak, ale to nie jest jego podstawa. No. Litości. Suplementacja jakaś wskazana? U psów, które są prawidłowo żywione, nie widzę potrzeby. Rzadko kiedy zalecam witaminy dla samego stosowania. U psów, które mają problemy żywieniowe, mają objawy niedoborowe, no oczywiście tak, dlatego że powstaje albo problem z wchłanianiem, przyswajaniem prawidłowo podawanych witamin, albo z problem z w ogóle ich podażą. Nie ma tego w pokarmie, bo dieta jest zbyt uboga. Należy wówczas stosować. Podobno demencja dopada również i psy. Jak wtedy wygląda jakaś suplementacja, pomoc tym zwierzętom? Jak to się objawia? Pies nie rozmawia. My po psie możemy rozpoznać jego zapadanie w okres starczy poprzez to, że gubi się, idzie na spacerze i na przykład zapomina, gdzie idzie. Nie poznaje jakiegoś człowieka, albo poznaje dopiero później, na początku szczeka, dezorientuje się, nie znajduje pokarmu, robi pod siebie, bo zapomina poprosić o wyjście na spacer. Wiele takich składowych jest, które tak właściwie to są małe, drobne kroczki, na które człowiek przymyka oko, że a tam piesek mi się zestarzał. Tak, zestarzał się. To jest właśnie rodzaj demencji, takie objawy starości. Czy wtedy trzeba jakąś specjalną opieką, szczególną opieką otoczyć? Suplementacja w takich przypadkach polega na wspomożeniu krążenia mózgowego i są jakieś tam preparaty pomagające, rozszerzające naczynia krwionośne mózgowe, poprawiające ich działanie. Jest to częściowe działanie. To nie jest tak, że nagle odzyskujemy psa o 6-miesięcznym, nie wiem, w kondycji 6-miesięcznego szczeniaka, tylko to jest nadal stary pies, który chwilowo się poprawi. Tak życie wygląda, że jesteśmy młodzi, potem dojrzejemy i starzejemy się. Ale to jednak jest członek rodziny, prawda? No niewątpliwie. Jeżeli ktoś traktuje poważnie kontakt my i zwierzęta, to wówczas jest to członek rodziny, nie dzwonek do bramy. Są również tacy, dla których pies to dzwonek w postaci szczekania. Jaki jest pana pogląd na trzymanie w domach egzotycznych zwierząt? Czy to jest snobizm, czy uwielbienie? No nie jest to naturalne, że ktoś kupił aligatora i trzyma go w wannie. Jeżeli ktoś potrafi się zajmować jaszczurką, zapewni odpowiedniej wielkości terrarium i będzie miał kontakt, okej. Natomiast zdarzył mi się przypadek
właściciela Legwana, który przyszedł do mnie i mówi, no, mój Legwan ma złamaną nogę. No tak, no widzę, ma złamaną nogę, gipsujemy, zakładamy gips, ale on nie potrafi tego Legwana trzymać. Jak to się stało, że on ma złamaną nogę? No, chciałem go wziąć, ale mi wyskoczył. I to jest... No tutaj to ręce opadają. No, dlaczego on kupił jaszczurkę, jeżeli nie potrafi się nią zajmować? Tak naprawdę egzotyka jest interesująca, nas wszystkich fascynuje. To są delikatne marzenia nasze o podróżach albo oglądaniu dzikich zwierząt, dżungli czy nie wiem czego. Natomiast czy jesteśmy w stanie nasze marzenia spełniać, nie odbywając tego kosztem zwierząt, to trudno powiedzieć, bywa różnie. Czy zawód weterynarza to powołanie? Tak. Ja mam w rodzinie lekarzy weterynarii i od 6 roku życia spędzałem wakacje wraz z nimi, zafascynowany. Jeździłem na zgłoszenia razem z wujkiem, który miał z tego wielką radość i właściwie wprowadzał mnie w zawód. Nie mam obaw co do zwierząt. Radzę sobie zarówno z kontaktem, jak i z podawaniem zastrzyków, które dla wielu studentów na studiach były pewnym momentem przełamania. No, widać było, że kto ma czucie igły, a kto robi to po raz pierwszy. Ale to nie jest tak istotne, przecież potem i tak się dochodzi do wprawy. To wady i zalety tego zawodu. Zalety to oczywiście satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, czyli z tego, że przychodzi do mnie pacjent w ciężkim stanie, wychodzi szczęśliwy, zadowolony. Bywa, że pacjent nie docenia mojego wkładu, bo mocno go pokułem. Pomimo moich zabiegów, żeby iniekcje odbywały się w miarę bezstresowo, bywają preparaty, które są po prostu bolesne. I nie można zamienić tego na tabletkę albo na cokolwiek innego. Tak czy inaczej, iniekcje, zastrzyki staram się wykonywać tak, żeby zwierzę jak najmniej odczuwało ten dyskomfort, dlatego że mam świadomość, że za chwilę ten pacjent wróci. Każdy zastrzyk podany agresywnie albo jakoś boleśnie, to zdenerwowany pacjent następnego dnia, narażenie na zęby. Wady to kontakt z trudnymi właścicielami. Ludzie są różni, mają swoje oczekiwania, potrzeby, roszczenia. Nie każdy jest zadowolony, nie jestem w stanie zachwycić każdego człowieka. Wiele osób uważa, że oni mają inny pogląd na sytuację. Sytuacje są różne również z tego powodu, że nie każda choroba jest to choroba, którą jesteśmy w stanie wyleczyć. Lekarz jest właściwie pomocnikiem natury. To nie jest tak, że jak ja robię operację, to pozlepiam z plastylinki tutaj i oddaję nowego psa. Ja usuwam, po czym zamykam naczynia krwionośne, zamykam ranę i zostawiam naturze zwierzę do wygojenia, pomagając naturze w ten sposób, żeby ochraniać zwierzę przed zakażeniem, podając antybiotyk, przed bólem, podając środki przeciwbólowe. Ale ludzi w ten sposób się nie zabezpiecza. Daleko nie szukając, mój ojciec po operacji nie dostawał antybiotyków przeciwbólowych, leków. Pytałem dlaczego, bo tak się nie robi. Doszło potem do zakażenia, był olbrzymi ropień gdzieś tam w ranie. To dopiero to zostało zaopatrzone i leczone było 2 miesiące jakimś tam sposobem zewnętrznym, dlatego że tak się robi. Dlatego że filozofia medycyny jest taka, żeby jak najmniej zaburzać proces gojenia rany środkami zewnętrznymi. Środki przeciwbólowe, które tak chętnie są stosowane w weterynarii. Ja ich sens pojmuję inaczej niż ludzie dobrej woli, tak nazwijmy. Dlatego, że dla mnie jest to preparat poprawiający komfort psa,
jego funkcjonowanie, a nie mający ściśle działanie lecznicze. Dlatego, że ja środkiem przeciwbólowym zaburzam proces gojenia. Gojenie to proces naprawczy polegający na wytworzeniu zapalenia. Jeżeli ja daję środek przeciwzapalny, przeszkadzam tym procesie. Ale z drugiej strony trudno mi jest nie podawać, kiedy wiem, że jak zwierzę będzie odczuwało ból, to będzie majstrowało i kombinowało stale, jak tu dorwać się do tej rany, jak ją rozlizać, jak sobie zaszkodzić. To niewątpliwie odpowiedzialny i trudny zawód. Ale panie doktorze, podobno aby mieć właściwe spojrzenie na własną pozycję w życiu, trzeba sobie kupić psa, żeby go uwielbiać, i kota, żeby nas ignorował. Jak pan do tego się odniesie? Mam psa i mam kota. Czy coś w tym powiedzeniu jest? Koty, no, każdy kot jest inny i zawsze powtarzam ludziom, którzy mają obawy, że ja nie lubię kotów. Mi się nie podobają koty, bo kot to miałczy albo śmierdzi albo coś. Ja mówię, ale sprawdź, zobacz, bo możesz być mocno zdziwiony. I jak widzę, jak się zachowuje młode kocie, jak podchodzi pod tego właściciela, jak się o niego ociera, to ja wiem, że on sobie kupi tego człowieka na mruczeniem, tym ugniataniem łapek na brzuchu czy na kolanach. Tylko on to musi zrobić, musi mieć trochę na to czasu. Kot. To jest tak, że kot sobie wybiera człowieka. Ale tak jeszcze jest przekonanie w społeczeństwie, że koty są wredne. No, przekonanie w społeczeństwie jest również takie, że psy z czarnym podniebieniem są wściekłe. Różnych jest mitów, głupich wiele. Co ja na to poradzę? Trzeba nabyć zwierzę, prawda, i przekonać się samemu, jak jest cudowne. No, ten, kto nie lubi zwierząt, może lepiej niech nie bierze na siłę zwierzęcia po to, żeby przekonać się, bo za rok zmieni zdanie i wyrzuci go na ulicę, odda do schroniska. Nie ma co na siłę wszystkich przekonywać, że zima jest najfajniejsza, czy lato jest najfajniejszym porą roku. To każdy ma różne preferencje. Ważne, żeby działać rozważnie, żeby w sposób racjonalny wypowiadać się, myśleć, funkcjonować, żyć. Jak postrzegany jest w społeczeństwie zawód weterynarza, lekarza weterynarii? No to oczywiście zależy od osobistych kontaktów postrzegającego. Są ludzie niezmiernie wdzięczni, którzy nadmiernie okazują swoją wylewnie, może nie nadmiernie, wylewnie okazują swoją wdzięczność bądź radość z tego, że ich zwierzę zostało wyleczone bądź jest leczone, prowadzone, czy jak to nazwać. Jest wiele osób zawiedzionych, że ich pupila nie udało się odratować. Niezależnie od tego, czy był to błąd lekarski, czy to jest sprawa, która nie jest poza zasięgiem w ogóle lekarza, niezależnie od nikogo, bo są choroby nieuleczalne. Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na tak szeroko postawione pytanie. Ale niewątpliwie rośnie prestiż tego zawodu. Ludzie są też wymagający, oczekują profesjonalnej pomocy medycznej, są w stanie dać duże pieniądze dla swoich zwierząt, prawda? No tak, pieniądze to jest temat gorący. W Tomaszowie, Tomaszów jest biednym miastem i Tomaszowie... Ja mówię w skali globalnej, wiadomo. W skali globalnej na pewno. W skali globalnej lekarze weterynarii w Szwecji zarabiają lepiej niż lekarze medycyny. Lekarz weterynarii jest to pozycja niepodważalna, a nie tykana przez pierwsze lepsze forum. Przy czym lekarz weterynarii ma dużo większy warsztat, bo ma inne możliwości finansowe. W Tomaszowie nikt nie zapłaci, żaden gabinet nie szarpnie się na to, żeby w tych warunkach teraz zrobić klinikę całodobową z rezonansem i z pełnym laboratorium. W Tomaszowie było laboratorium weterynaryjne, które się wycofało z tego, bo nie miało klientów. To są pieniądze, które muszą na siebie zarobić. Natomiast Tomaszów jest biedny, no, ale ma bogate schronisko, bo lekarze zarabiają 17 tysięcy.
Co oczywiście jest nieprawdą. Ta kwestia została wyjaśniona we wcześniejszym programie. No tak. I myślimy, że również inne kwestie sporne zostały już wyjaśnione. Proszę Państwa, zawód lekarza weterynarii bardzo potrzebny, bardzo odpowiedzialny i cieszmy się, że mamy weterynarzy. My dziękujemy za rozmowę, a naszym i Państwa gościem był lekarz weterynarii, pan doktor Maciej Kejna. Dziękujemy Dziękuję pięknie. Bardzo.